No zapowiada się kolejny na pewno ciężki rok. Można twierdzić, że wcale nie będzie on lżejszy od roku ubiegłego, 2010, kiedy mieliśmy do czynienia z dużymi podtopieniami, ulewnymi deszczami. A więc takie opóźnienie żniw, jak w tym roku wystąpiło, to też oznacza, że zbiory będą bardzo ciężkie, a plony będą znacznie niższe od tych spodziewanych. I to, co powiedziałem, że ceny zbóż mogą się znów utrzymać na poziomie końca roku 2010. Zboża będą słabej jakości, bardziej będą przedstawiały wartość paszową niż konsumpcyjną. Z tego powodu trzeba się liczyć z importem zbóż z zagranicy. I to spowoduje, że cena tych zbóż wzrośnie. Bo to jak się pokosi, to jedynie albo kosą taką, żeby to nie zostawić, albo, no nie wiem, jak nie przestanie, to po prostu zostanie. Nie będzie zboża, nie będzie ziaren, ceny pewnie pójdą w górę, bo z tym się Proszę trzeba liczyć. pana, a gdzie? No jasne, no już teraz mam za ceny jakie. A jak przyjdzie tak o co do kupienia, to co? Kto panu kupi takie coś? O, niech pan zobaczy, to jest. Tu nie widać zboża, bo tu jest wszystko czarne aż, wszystko śmierdzące, to nawet do koni to nawet nie ma mowy, to jedynie tam wysuszyć dobrze i jakoś ruta dla kur. Dolewa, nie ma nic pogody. Wszystko kiśnie. Drzewa tylko tyle co buzują, bo to wilgoci dużo. Jeszcze nieraz po te czasy to już wszystko było prawie żółte, a teraz co, no zielone wszystko odbija. W poprzednich latach już, tak powiem, o tej porze to zdarzało się tak, że już było dawno po żniwach. Proszę pana, żniwa u nas w tym okręgu tu, to żniwa się tak, jak ja pamiętam, tu jestem 56 lat, to 15 lipiec, 10-15 lipiec zaczynały się żniwa. No to tam kosami, snopowiązałką, ale po 20 to już kombajny, to był tydzień czasu i tu już było sprzątnięte, bo u nas są małe gospodarstwa, tam 4, 3, 5 hektarowe. To wie pan, przyjechał kombajn, to obrobił jednego dnia to całą wioskę. No tak. A dzisiaj nie ma o czym mówić, bo wszędzie gdzie tam stoi, to nie wiem w ogóle, czy sprzęt wjedzie, bo to na dzisiaj to mówię, 3 tygodnie dobrej pogody, żeby to wszystko gdzieś poszło, żeby wsiąkło. Bo...